Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Rafał Baran z Życia na Filipinach. Słuchajcie, mam dla Was dzisiaj odcinek, na który czekaliście. A mianowicie pokazuję Wam kondominium, mieszkania, apartamenty, które możecie sobie kupić na Filipinach na własność. To są jedyna opcja taka, żebyście byli właścicielem, to jest właśnie takie kondominium, taki apartamentowiec, który będzie na Waszą własność. Zaczynamy odcinek, idziemy do środka. Ale pierwsza, najważniejsza, słuchajcie, sprawa. Jeżeli interesuje Was życie na Filipinach, chcecie wiedzieć, jak wygląda, ile kosztuje, zapraszam Was do subskrypcji tego kanału, zostawienia łapkę w górę. Tak jak Wam powiedziałem, słuchajcie, idziemy dzisiaj oglądać apartamentowiec. Tutaj jest mój znajomy Nilo. Say hi to Polish people. Hi, hello. Słuchajcie, idziemy oglądać apartamentowiec. On jest agentem, który tutaj sprzedaje te mieszkania. Rozmawiałem z nim, pozwolił mi zobaczyć kilka z tych mieszkań, przynajmniej jedno zobaczymy, albo dwa nawet, które są niestety puste jeszcze. To nie są mieszkania demo, ale to są mieszkania, które są na sprzedaż na ten moment, które są praktycznie gotowe. Więc idziemy do środka. Okej, a więc słuchajcie, pierwsze mieszkanie, pierwszy apartamentowiec, który widzimy, to jest dwusypialne mieszkanie. 34 metry kwadratowe. Jedna sypialnia, druga sypialnia. To mieszkanie, akurat znajduje się, słuchajcie, na parterze. Jak widzicie, jeszcze ten teren tutaj naokoło nie jest skończony, no bo nie ma terenu zieleni, nie ma ogrodu zrobionego, bo to jest wszystko jeszcze w czasie budowy. To akurat jest gotowe. Gotowe i jest do sprzedania. Jeżeli ktoś by na przykład na dzień dzisiejszy chciał to kupić, to może to kupić oczywiście na swoją własność, bez żadnego problemu. Razem z tym wyposażeniem, co tutaj widzicie w środku, to jest 4,5 miliona peso na ten moment. Oczywiście z lodówką, ze wszystkimi meblami i tutaj jest jeszcze, słuchajcie, no CR, tak, kabina, wszystko jest gotowe. Cena, no słuchajcie, cena jest na razie jest wysoka, bo to jest tak naprawdę mieszkanie, które ktoś już kupił, a w tym momencie chce je sprzedać. Pewnie troszeczkę na tym zarobić. Ale co jest ważne? No dwie sypialnie, małe te sypialnie oczywiście, ten living room to no, też jest mały, ale dwie są klimatyzacje, jest prywatne, szczerzone osiedle i to, co jak zawsze mówię, najważniejsze, to, że możecie to mieć całkowicie na własność, na swoje imię, nie na imię małżonki. Zaraz o tym jeszcze porozmawiamy, jak wyglądają te inwestycje i dlaczego to się opłaca, ale to już będziemy na zewnątrz, przy basenie, bo oczywiście macie dostęp do całej placówki tego, co tutaj jest. Ale to, przejdźmy dalej. Czekamy w tym momencie na klucze do kolejnego mieszkania, do typu studio, które jest dwa razy większe. Niestety nie jest umeblowane, no ale samo to, żebyście zobaczyli, jak to mieszkanie wygląda. Ogólnie na tym osiedlu są tylko dwa rodzaje mieszkań. Właśnie takie dwupokojowe, jak widzieliście tutaj, i typu studio, takie większe, 64 metry kwadratowe, z tego co wiem. Ale w tym momencie przejdźmy się na teren, gdzie jest większa rozrywka. No bo oczywiście takie mieszkanie na osiedlu to nie tylko i wyłącznie, słuchajcie, mieszkanie, z którego nie wychodzicie, ale też na przykład baseny, tak jak tutaj. Oczywiście też pamiętajcie o tym, to osiedle jeszcze nie jest gotowe, jest w połowie skończone, dlatego jest jeszcze dużo takich rzeczy niedorobionych do końca, czyli po prostu czegoś brakuje tutaj, czegoś brakuje tam, gdzieś są jeszcze jakieś takie bariery poustawiane, no bo tutaj cały czas konstrukcja trwa, więc no to jest normalne. No i okej, słuchajcie, tak jak widzicie, basenik jest dla dzieci, dla dorosłych, można pływać, 25 metrów chyba minimalnie tutaj jest na pewno, więc naprawdę ktoś sobie może popływać spokojnie. Oczywiście te bariery z tyłu, one znikną, jak tylko i wyłącznie ten budynek zostanie skończony, a tam podobno ma być centrum handlowe, takie małe centrum handlowe, gdzie akurat no, możecie dosłownie, wychodząc 5 kroków od domu, kupić, zrobić wszystkie zakupy. Tutaj jest strefa grillowa, tak. Jest na Filipinach coś takiego, że akurat to osiedle ma strefę grillową, czyli po prostu nie wynajmujecie sobie, ale po prostu przychodzicie z rodzicą, robicie barbecue, siedzicie sobie, odpoczywacie. Tutaj u góry, słuchajcie, jest siłownia. Tak, i to też jest tak zwany ten clubhouse, tak oni to chyba nazywają, gdzie normalnie możecie sobie przyjść w każdej chwili, bo macie do tego możliwość. Wchodzicie sobie, macie siłownię za darmo.
korzystacie sobie z niej. Ewentualnie płacicie jakieś takie małe, małe, drobne pieniądze, żeby to wykorzystać. Tutaj to, co z tego co wiem, co jest dalej, to jest sala konferencyjna i inne jeszcze rzeczy, które nie są skończone, więc je też można sobie normalnie wypożyczyć, wynająć, jeżeli byście potrzebowali na jakąś taką małą imprezę czy na coś innego. No a tutaj, tak jak widzicie, już są apartamenty. Ja wiem, że tutaj, słuchajcie, ktoś pewnie powie, że no dobra, 32 metry kwadratowe to nie jest duży apartamentowiec. No na pewno, no, ale tak się po prostu buduje na Filipinach. To jest dużo mniejsze budownictwo. Ceny też, no można powiedzieć, są porównywalne do polskich, ale tak to niestety na Filipinach wygląda. No i słuchajcie, teraz wam pokażę studio typ mieszkanie. Zobaczcie sobie. Wow, to już jest większe. Naprawdę 64 metry kwadratowe. To, co jest ciekawe tutaj, no to oczywiście tak. Macie kuchnię na samym wstępie. Mieszkanie oczywiście nie jest umeblowane, no ale warto, żebyście zobaczyli. Kuchnia. Tutaj jest garderoba, tak bym to nazwał, no bo raczej pokoju tutaj nie można zrobić. Jedna pierwsza łazienka. Pierwsza łazienka. Pierwsza sypialnia. Tutaj jest widok też na stronę drugiego budynku, więc to nie jest od strony morza. Zresztą tam wam pokażę później, jak już będziemy na zewnątrz, jak to wygląda z tamtej strony. No i oczywiście tak, a to sobie zaraz przejdziemy do tego. A tutaj jest druga, to podejrzewam jest master bedroom, czyli duża sypialnia z osobną łazienką, co jest ważne. No i balkonik z widokiem na baseny, na boisko do koszykówki i na inne budynki. I jesteśmy teraz, słuchajcie, na szóstym piętrze. To są sześciopiętrowe budynki. Powiem wam tak, no to teraz nie chcę was szokować, ale to z wtórnego rynku, czyli po prostu osoby od osoby, która już to kupiła, cena rynkowa tego apartamentu to jest około 10 tysięcy peso w Dumaguete tutaj. 64 metry kwadratowe i to jest spore jak na budownictwo filipińskie, spory apartament. Mi się naprawdę podoba. Tutaj mógłbym już mieszkać. Tamto mniejsze, no to zdecydowanie za małe. Tamto mniejsze to bardziej na inwestycje. Natomiast to już jest naprawdę fajnie zrobione. No dwie sypialnie. Tutaj naprawdę już salon można fajny zrobić. Telewizor po jednej stronie, sofy po drugiej stronie. Macie widok na zewnątrz. Możecie otworzyć pomieszczenie. Jest przewiew świeżego powietrza. Oczywiście klimatyzacje to są bez już w waszym interesie, jakie chcecie. Tutaj już są przygotowane dziury takie typowe na te ścienne instalacje, ale podejrzewam, że jeżeli ktoś by chciał zainstalować splita, czyli ten taki podwójny, też by nie było z tym problemów. No bo to jest oczywiście rozwojowe, to lepiej działa i jest dużo, dużo cichsze. Ogólnie fajnie. No oczywiście tutaj, tak jak mówię, no wszystko już macie w tym. Jeżeli chodzi o parkingi, bo pewnie teraz ktoś się zapyta, czy parkingi są wliczone w to. Za parkingi się płaci osobno. Ewentualnie niektórzy sprzedawcy, którzy sprzedają już z drugiego rynku, sprzedają razem z miejscem parkingowym, więc to też warto się zapytać. Tutaj tak naprawdę kupujecie tylko mieszkanie, nie kupujecie parkingu. Parking w zależności od tego, czy to jest na zewnątrz, czy to jest na przykład pod budynkiem, no to będzie różna cena. Ciężko powiedzieć ile, bo wszystkie te miejsca parkingowe się już sprzedały, a były sprzedawane bodajże po pół miliona peso na własność, czyli tak samo to miejsce parkingowe jest twoje dożywotnio, nawet jeżeli jesteś obcokrajowcem. Dobra, idziemy na zewnątrz i później wam dalej będę opowiadał. No i słuchajcie, jeszcze jedna ważna kwestia. Jak takie mieszkanie, jaki taki apartamentowiec można zamówić? No nie jest to skomplikowane. Wystarczy wam paszport i to, co jeszcze wiem, co jest ważne, później trzeba mieć numer TIN. Numer TIN można aplikować na Filipinach, można być obcokrajowcem, normalnie aplikować o ten numer i się go dostanie. Chyba nie trwa to jakoś zbyt długo. No ale tak czy inaczej, nawet bez tego numeru możecie kupić to. Tylko chodzi o ten właśnie tytuł. Tytuł, słuchajcie, dopiero przychodzi po czasie. I to naprawdę ustawcie się cierpliwość, bo to czasami trwa nawet 2 lata, albo i dłużej. Znam kilka osób, które po prostu więcej niż czekały niż 2 lata na taki tytuł.
tytuł własności tego mieszkania. Dopiero po tym czasie możecie na przykład zrobić kolejny motyw, który jest bardzo popularny na Filipinach. A ten motyw polega na tym, słuchajcie, że jeżeli chcecie aplikować o wizę emerytalną na Filipinach jako obcokrajowiec, czyli że nie płacicie już żadnych wiz, macie po prostu wizę emerytalną, możecie sobie tutaj mieszkać ile chcecie bez wyjeżdżania i wracania. To jest bardzo popularne przez obcokrajowców. Natomiast jest jeden haczyk. Trzeba wrzucić do banku bodajże chyba 50 tysięcy dolarów albo 5 tysięcy dolarów. To są, słuchajcie, teraz różne kwoty w zależności od waszego wieku i chyba nawet kraju, z którego pochodzicie, ale nie jestem pewien. Okej, no to jeżeli wrzucacie te, powiedzmy, 50 tysięcy dolarów na konto bankowe, co się z tymi pieniędzmi dzieje? Nic. Nic, one tak naprawdę czekają na was, kiedy wy zrezygnujecie z tego i wtedy je możecie wypłacić. Ale dużo obcokrajowców robi taki motyw, że za te pieniądze możecie je zainwestować w legalny sposób na swoje imię na Filipinach. Czyli właśnie kupienie takiego apartamentu to jest właśnie ta inwestycja. I w tym momencie, jeżeli macie ten tytuł, na przykład, słuchajcie, wpadliście na pomysł, że kupujecie mieszkanie, kupiliście mieszkanie, czekacie na tytuł. Przyjeżdżacie na Filipiny, robicie wizę emerytalną, a oni wam mówią, że musicie wpłacić te pieniądze na konto. Okej, wpłacacie, wszystko jest git. Dostajecie swój tytuł, w tym momencie aplikujecie do nich. Dobra, ale ja zainwestowałem większe pieniądze na Filipinach, więc proszę o zwrot tych pieniędzy. I tak to działa, wtedy uzyskujecie zwrot tych pieniędzy, czyli te pieniądze nie muszą czekać na koncie. No i kolejna rzecz, słuchajcie, związana z tego typu apartamentowcem, no to jest oczywiście wynajęcie tego. To jest tak samo jak i w Polsce, jak i w innych krajach, inwestycja w nieruchomości. Te inwestycje, słuchajcie, na pewno będą rosły. To nie ma czegoś takiego, że te mieszkania będą tańsze kiedyś, przynajmniej nie wydaje mi się. Wszystkie osoby, które znam, które zainwestowały w tego typu mieszkania, pieniądze im się zwróciły i na pieniądze zarobiły na siebie, no bo nawet jeżeli byście chcieli to wynająć na jakiś tam okres, to w tym momencie bez żadnego problemu to zrobicie, bo wynajmiecie to za 20-25 tysięcy peso miesięcznie i ludzie będą za to płacić. Tu, słuchajcie, jako jedna ciekawostka, mój znajomy kupił tego typu mieszkanie, jeszcze oczywiście w przedsprzedaży, czyli nie było żadnego mieszkania, nie było żadnego budynku. Kupił je za 5 milionów peso, teraz mógłby je spokojnie sprzedać po 5 latach za 12 milionów peso. Tylko, że to akurat było w Cebu, a nie w Dumaguete. No ale widzicie potencjał, jaki w tym jest? Naprawdę, ceny po prostu rosną masakrycznie. I tak samo, słuchajcie, było z tymi mieszkaniami. Ceny, jeżeli przed zaczęciem budowy tego były o 50% niższe. No po paru latach macie już, widzicie, 50% wzrosło. Więc no inwestycja jest. Ja oczywiście nie miałem nigdy tego typu pieniędzy, żeby zainwestować w coś takiego. No szkoda. I jeszcze, słuchajcie, na koniec ostatnie najmniejszy typ mieszkania, jaki jest. Nawet nie wiedziałem, że takie małe są. 22 metry kwadratowe studio type, czyli taka typowa malutka kawalerka. Też jesteśmy, słuchajcie, na parterze, więc pewnie widoków jakichś cudownych nie będzie. To kosztuje 2 miliony 700 tysięcy peso. Oczywiście, jeżeli płacicie gotówką, to jest z tego zniżka jeszcze ogromna. Natomiast pamiętajcie, to są ceny takie troszeczkę zaporowe, no bo to było trzeba było kupować dopiero jak budowali, a nie teraz, jak już jest praktycznie skończone. No bo tak jak widzicie, osiedle tylko i wyłącznie zostało do skończenia, a budynki w większości już są gotowe. No ale jest po prostu mała łazienka, kuchnia taka, no i jeden pokój, 22 metry kwadratowe, cały apartamentowiec, tak to nazywają, studio type też, tylko chyba wersja mini. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie, bo naprawdę jestem ciekawy, jak wam się to podoba. I teraz pewnie zastanawiacie się na koniec, ile w ogóle takich mieszkań jest jeszcze do kupienia. Ja wiem, to będzie dla was w szoku, ale dosłownie zostało ich kilka. W całym tym osiedlu jest kilka wolnych, które są na sprzedanie tak jakby od dewelopera. Reszta już jest wynajęta, wykupiona, no albo ludzie już tam po prostu mieszkają. I teraz też dowiedziałem się, ile teoretycznie taki rent jest za tego typu mieszkania. No więc ogólnie za to małe studio, które widzieliście, 22-metrowe studio, tak, kosztuje, słuchajcie, podobno 20 tysięcy peso za wynajęcie miesięczne. Oczywiście umeblowane już i gotowe do zamieszkania, ale 20 peso tysięcznie to jest naprawdę, słuchajcie, sporo jak za takie małe mieszkanie.
No to więc jeżeli pomyślcie sobie to studio, które jest 64-metrowe, ile kosztuje, no to ono już jest w granicach 35 tysięcy i za tyle niektóre tutaj mieszkania są wynajęte. I też się, słuchajcie, zastanawiacie, dlaczego wam pokazuję tego typu tak drogie mieszkania, takie apartamenty, jak można oczywiście wynająć coś, czy kupić coś dużo tańszego, większego z własną działką. No właśnie nie, bo w tym cały jest problem. Tylko i wyłącznie tego typu apartamentowce obcokrajowiec może mieć na swoje imię i nazwisko. Czyli ja, nawet nie mając żony, przyjeżdżając tutaj na wakacje miesięczne, mogę sobie coś takiego kupić, ja będę miał tytuł do tego i ja będę tego właścicielem 100%, a nie moja dziewczyna Filipinka. I o to w tym właśnie wszystkim chodzi. A pokazuję wam te apartamentowce, bo akurat to są chyba jedyne w tym momencie takie apartamentowce w Dumaguete, które kończą się budować. Jeżeli ktoś z was jest zainteresowany albo chciałbym mieć więcej pytań odnośnie tego typu apartamentowców, to do mojego znajomego zostawiam wam kontakty tutaj poniżej. W opisie tego filmiku macie pełne dane kontaktowe. WhatsApp, numer telefonu, adres e-mailowy. Śmiało możecie pisać, jeżeli jesteście zainteresowani kupieniem czegoś takiego albo chcecie się dowiedzieć więcej szczegółów odnośnie tego. Te dane kontaktowe są tutaj. Ja nie jestem specjalistą od tego, też nie jestem agentem, który coś takiego sprzedaje i też nie mam z tego ani jednego peso. Po prostu robię to bezinteresownie, żeby tylko i wyłącznie nagrać wam filmik i pokazać, a nie żeby wam sprzedać mieszkania. A teraz przyszedł czas, żeby wam pokazać to miejsce z zewnątrz, bo nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę. Przepraszam, jeżeli mnie słabo słychać, ale jest akurat tutaj ruch uliczny. Jak widzicie, teren konstrukcji cały czas. Za mną widzicie te wieżowce. No, czy wieżowce. Sześciopiętrowe budynki. Ale gdzie jest plaża, tak? Gdzie jest plaża, gdzie jest morze? No więc słuchajcie, macie je tutaj. Jeżeli ktoś wynajmie mieszkanie z widokiem na morze, no to ma widok tak, na Cebu wyspę, a tam na wyspę Sikihor. Wszystko pod ręką. Tak jak widzicie, to są wszystko tutaj budynki. Tutaj z przodu buduje się jeszcze takie małe centrum handlowe i jeszcze chyba będzie taki jeden mały hotel. No ale teraz, tak jak mówię, to jest jeszcze plac budowy. Co też jest ciekawe, słuchajcie, tutaj zaraz obok, naprzeciwko macie naprawdę dwie bardzo albo trzy bardzo dobre restauracje. Jakbyście pojechali w drugim kierunku, tak samo na nogach możecie tam dojść. Macie kolejne chyba 5 czy 6 restauracji, kilka punktów w ogóle gastronomicznych. Wszystko można spokojnie sobie na nogach tutaj zrobić. Jeżeli byście poszli jakieś 2 km w tamtą stronę, tam jest centrum Dumaguete. Więc jesteście naprawdę bardzo blisko. No i do lotniska tak samo, do szpitali, do wszystkiego innego. Lokalizacja tego miejsca jest naprawdę rewelacyjna. Aż dziwię się, że taka duża inwestycja powstała tak blisko tutaj dostępu do wody i tak blisko centrum. Bo naprawdę, no, to jest... Jestem w szoku. Ja zresztą, słuchajcie, pamiętam, jak tutaj, no, przeprowadzałem się do Dumaguete, to oni dopiero wtedy zaczynali to budować. I to był taki po prostu jeden z większych projektów, który będzie powstawał w tej okolicy. Ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. Dajcie mi znać w komentarzach, czy podobał wam się ten filmik, czy podobają się tego typu mieszkania, apartamenty, czy co źle zrobiłem, albo co dobrze zrobiłem. Czekam na wasze komentarze. No i oczywiście dziękuję za wasze wsparcie na Patronite, za wirtualną kawę. No i do zobaczenia za kilka dni w kolejnym filmiku. Pozdrawiam z Filipin. Pa!